W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, kto zna mnie lepiej, mój chłopak czy Gen Z. W pierwszej konkurencji zadaniem jest zdobienie zakupów z listy, którą przygotowałam. Ulubiony kwiatek. Nie mam pojęcia. Ulubiona słona przekąska. Chipsy. Chyba paprykowa albo cebulkowa. Ej, a ona nie lubi strągów takich klasycznych? Nie, to my, to my. A to my, co? Sprawdźmy odcinek. Tak, ej, dokładnie. Bo ja kupiłam jej wtedy chipsy i ona powiedziała, że tak, ogólnie chipsy, ale nie te, tylko te drugie. Ej, ale możemy tak zrobić? Nie było tego w zasadach. Ej, co jest grane? Co to jest za ziomek? Strasznie przystojny. Ty, co? Kto to jest? To ja. Paprykowe oven bacon. Ulubiony kwiatek. Nie mam chryzantemy. Ale a piwo złociste. Nie? Takie duże? Piwo nie. Ulubiony owoc. Ja myślę, że banan. Nigdy nie widziałam Wiki jedzącej owoce. Banan albo truskawka. Truskawka. A jak powiesz, że cytryna, bo se dodaje do herbatki czasem i ją lubi. Tak naprawdę, jeżeli wygramy dzisiejszy odcinek, to totalnie na przykład na farcie. Część garderoby, w której czuję się najlepiej, moim zdaniem spodnie. Bluza. Tak, bluza, szeroka bluza. Bluza, ale taka oversize'owa. Dobra, bluza. I ostatnia rzecz, czyli zrób mi prezent do 50 zł. No nie bij mnie. Nie, co mi się spodoba. Co? Kupiłem sobie z Patrykiem tego Instaxa, który robi większe zdjęcia. I ona powiedziała tak, że ona ma zamiar wywoływać zdjęcia i do albumu je wkładać. Kupmy jej album na te Instaxy. Dzień dobry, dzisiaj jestem sam i rywalizuję z trzema osobami. Pierwszą kategorią na moje zakupy jest Flying Tiger i muszę jakiś fajny gadżet wybrać, który będzie się bardzo podobał Wiktorii, którego potrzebuje. Pomyślmy logicznie, czego Wika potrzebuje najbardziej na świecie? Czegoś na pewno. Jak oceniasz? Makeup Organizer. Tak szczerze, myślisz, że będzie coś lepszego niż to? No nie widzę. No to gi. Tyk! Idziemy po żel do kąpieli, który moim zdaniem, no Wika by go kupiła, szczególnie, że ona lubi tą firmę. Oj, przepraszam panią, przepraszam najmocniej. Przepraszam, ja nic, ja w ogóle nie zauważyłem pani. Jezu, prawie ja dostałem. O, lizaki! Tak. Dobra, to weźmy kokos. To na pewno nie wiem, czy to jest to, ale, no właśnie, ale ta marka nie, na pewno. Ładnie pachnie, ładnie pachnie. No, no, no ale nie bój się. Pomyślcie, ładnie jakby pachnie. Kokos to jest ładnie. Nigdy nie czułem, żeby Wika pachniała kokosem. Za mało ją wąchasz. Chodźmy na kolejną rzecz, czyli część garderoby, w której czuję się najlepiej. Ło mordo. W mojej koszulce. To patrz, kupujesz sobie koszulkę i przy okazji ona czuje się w niej najlepiej. Wygrywasz to. A ona i tak powie, że to nieprawda, a jak przegram, to i tak będę miał koszulkę. Może wezmę po prostu taką. Długa będzie jak ta pijama nocna dla niej. Co sądzisz? No, fajna. Dobra. Słuchajcie, teraz szukamy słodkiej przekąski. O! Nie, nie możemy robić takich powtóreczek. Banan. Na pewno banan? Tak, banan. Ale bardzo mały jest ten banan. Ej, nie jest taki mały, okej? Okay? Nie jestem przekonany co do tego banana. Mango! Mango! O. Mango! Co, kto ma? Mango! Kolejny zakup musimy zrobić. Ulubiony płyn do mycia. Strzelam, że ten, który ma. Tak? Ma to sens? Ma dokładnie ten. Nie dokładnie, ale ma ten. Podobny. Jednego kwiata jak kupujemy? Tak. A jaki to był? Czerwoną różę? No to let's go. Ale ładna. Chciałabym taką dostać. Teraz muszę iść do sklepu, gdzie jest fest, dużo ludzi i kupić trzy rzeczy. Słoną przekąskę, słodką przekąskę i ulubiony owoc. Ja wiem wszystko, czym powinno być, ale i tak to nie będzie to. Tak jak mówię, cały odcinek Wika ma inaczej gwiazdy ułożone, więc teraz lubi zupełnie coś innego niż lubiła 5 dni temu. Premium. Musi być premium, bo najlepsze, tak? Chipsy. Czekaj, były jakieś chipsy, które ona zawsze brała. Bo chyba ich nie ma, mordo. Albo fromage, albo duszki. Dobra, mam patent, żeby oszukać ten film. Wezmę inne fromage, ale najpierw dam duszki i powiem, że wziąłem duszki, bo mieliśmy ograniczony czas i nie chciałem dawać innej firmy fromage, bo wiem, że woli tamtą firmę, więc wystawię to i to. I co jeszcze? Ulubiony słodycz. Ale ja wezmę safe, bo wezmę kinderki. Patrz to. Ej, sorry, opuściłaś to. Proszę bardzo, to dla ciebie. To na przeróbki na TikToka, nie? Ej, to na Nity, nie? Proszę bardzo. Dobra, patrzcie na to, tu jest jakiś pies. To jest Snoop Dogg. A no, bez kołys jest nawet. No, bez nawet jest napisane Snoop Dogg wielkimi literami. Wika raczej nie jest Snoop Doggowa. No, powiemy, że nie było z Gengarem, więc wzięliśmy ze Snoop Doggiem. Snoop Doggy Dogg. Wydaje mi się, że mam 6 na 6 na razie. Oprócz tego, że kinderki to będzie Kinder Joy i oprócz tego, że chipsy będzie inny smak i oprócz tego, że nagle nie lubi arbuzów. Kwiaty. Teraz muszę się chwilę zastanowić. Kupiliśmy bluzę, przypomnieliśmy sobie jeszcze, że nie mamy gadżetów. Trafiłem cię. I kupmy jej mystery boxa, bo ona zawsze kupuje każdemu, no. A kupmy jej, żeby po prostu miała. Biorę te dwa.
Wydaje mi się, że przegrałem, bo już nagrywałem tyle takich odcinków i zawsze wygrywałem, ale dzisiaj mam złe przeczucie, bo wiem, że nie było kilka rzeczy. Jedną rzecz sterowałem z moją koszulką, ale to powinno wygrać teoretycznie. Wiem, nie było na przykład tulipanów, a wydaje mi się, że Wika woli tulipany i te chipsy. Zobaczymy. Teraz sprawdzimy, czy obie grupy, no w sumie grupa i Patryk, byli ze sobą zgodni i za każdy ten sam produkt zdobywają dodatkowy punkt, a przy tym też wiadomo, że produkt, który faktycznie jest moim ulubionym, zdobywa też punkt. Jak tam było na zakupach? Ciężko. Ciężko, za mało czasu mieliśmy, więc nie kupiliśmy wszystkiego. A lecimy z pierwszą rzeczą, czyli ulubiony kwiatek. No to patrz teraz. Trzy, cztery. Dobra. O, dobrze! To jest tyle basic, bo lubię róże i to jest takie, wiecie, to jest takie zwykłe, ale piękne te Byłem róże. Byłem przekonany, że kiedyś mówiła, że róże nie są twoje ulubione. Ale bardziej. Popatrzcie, no tutaj chyba dodatkowe punkty za przyozdobioną. Za wasza jest ładniejsza! Wasza jest przerośnięta, a moja dopiero kwitnie. Nie, no nie, twoja już przekwita troszkę. Twoja, ty jesteś przekwita. Nie, ja dopiero jeszcze nie zakwitłem. Ale moim ulubionym kwiatkiem są konwalie, których w tym sezonie nie dzisiaj dostaniecie. Tak, dlatego zaliczam właśnie róże. Prawda, wolę inny kolor, ale róża to róża. Różowy. Macie po punkcie. Ulubiona słona przekąska. O, tutaj by zabójca. Musimy to powiedzieć. Killer. Oven bake paprykowe. Ogólnie oven bake to nie są moje ulubione chipsy. Kiedyś mega mi smakowały, ale teraz już nie. I faktycznie zmieniam się wszystko. Moje ulubione chipsy to są zdecydowanie Lejsy. Jeżeli chodzi o tą konkurencję, co tutaj zaliczyłem. Yes! Lejsy to jest poprawna odpowiedź. Ulubiony owoc. To jest mega proste i mam nadzieję, że macie to dobrze. I cały czas ostatnio to mówię. Kurde. Arbuz i mango. To jest owoc, o którym mówię cały czas, że mango to jest naprawdę mój ulubiony owoc, a arbuz to nie był nigdy. Był. Założysz się, bo mam nagranie, jak mówię, że arbuz jest twoim ulubionym owocem. Ale jeszcze nadgonisz. Okej, kochani, ulubiony słodycz. Też nie było tego, co mieliśmy kupić. Ale z firmy wzięliśmy tej samej. Wzięliśmy tej samej firmy. Trzy, cztery. Nie, no tych w ogóle nienawidzę. No, ale nie było innych. Tych wiem, o co wam chodzi, że zwykłe te takie. Tak. Jednak nie jest to mój ulubiony, dużo bardziej wolę. Dobra. Ostatnio często bywam w sklepie z gadżetami na odcinkach w Gen Z i już znam ten sklep na pamięć, więc teraz chciałabym, żebyście pokazali mi gadżet, który chciałabym mieć. No my troszkę pomyśleliśmy inaczej. Czy wy kupiliście Mystery Boxa? Nie. No come on, to nie jest gadżet, to Mystery Box. Nie. To jest gadżet sam w sobie. Kupując Mystery Box, maksymalizujesz szansę zdobycia gadżet. O, w dupę, ale podlizał się. Dwie surprise'y! Ogólnie tu i tu jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o to, to faktycznie chciałabym to mieć. Może nie w tym momencie, bo mam zbyt wielki syf, ale może to mnie zmotywuje, żeby zorganizować swoją toaletkę. A jeżeli chodzi o surprise'y, to tutaj też jest punkt, bo... Yes! Coś, co jest za każdym razem kupuję. Myślę, że na moim Instagramie zobaczymy, co jest. A wybijajcie na każdego Instagrama. Mam ból dupy wokół mnie w tym odcinku i to strasznie. Próbuję go ukrywać, ale strasznie mam ból dupy. Ale patrzcie, mój ulubiony żel pod prysznic. Kategoria taka, żeby faktycznie zobaczyć, czy mnie znacie. No ja mam taki swój ulubiony. Ale mówiłaś o tym kiedyś, myślisz? Ja myślę, że Fausti wie. Trzy, cztery. O, co? Nigdy tego nie miałam w życiu! O, to jest mój ulubiony! Wiedziałem, bo wczoraj go używałem pod prysznicem. Ej, ja też tego używałem kiedyś! Tak, bo to było, jest u mnie pod prysznicem! Teraz jest ostatnia kategoria i jest to ulubiona rzecz z szafy, którą lubię nosić sobie na co dzień. To ja źle zrozumiałem pytanie. Trzy, cztery. Męska koszulka moja i zawsze krasie mi ściuchy i mówię, że to jest twoje ulubione. Jeżeli mi nie zaliczysz punktu, robię szantaż emocjonalny. Bluza oversize. Zowa z psem, bo chcieliśmy znaleźć z jakimś fajnym gengarkiem, a ty Snoop Dogg. Żaden z was nie zdobyła punktu, bo miałam jedną odpowiedź w mojej głowie i są to spodnie, jakiegokolwiek. Myśleliśmy o tym. Czy dresowe, czy jeansy. Najlepiej czuję się w spodniach, czy na jakieś okazje. Zero ubierania moich ciuchów. Tak. Ostatnio mi mówiła, o jak ja kocham ubierać swoje ciuchy, to jest najlepsza rzecz na świecie. Ale tak? Powiedzenie, że spodnie jest twoją ulubioną częścią ubioru, to jest jakby powiedzieć, ja najbardziej rozrywkę w życiu to lubię sobie pooddychać czasem. To jest dokładnie to. Po pierwszej konkurencji mamy remis. 5 punktów i 5 punktów, bo jak wiecie, jeden punkt dodatkowy za to, że mieliście w pierwszej rundzie zgodność. Kategoria, która mi się podobała najbardziej, a okazuje się, że nikt nie podobał, bo nie znaleźli tych rzeczy stacjonarnie. To jest to kategoria z prezentami i mieliście 50 zł na wykorzystanie, więc tak jak mówicie, zamówimy to online. No i jak przyjdzie,
kto przyjdzie. I zobaczyliście na Instagramie. O tak. Dobra, no to co, pokazujcie. Jak ostatnio rozmawiałyśmy, to było nam smutno, że nie mamy takich pamiątek na stałe zachowanych w swoim życiu. Tylko wszystko jest już teraz cyfrowo, więc jakby wszystko ginie. Dlatego stwierdziliśmy, że zresztą kiedyś kupiliście sobie nowego Instaxa. O, mamy to samo. O nie! To, że kupimy ci album na te Instaxy. Bardzo ładny prezent. Za 49,99. Teraz twój prezent. No ja mam bardzo podobny prezent. Obramówka z napisem Los na nasze zdjęcia, bo też sobie kupiliśmy nowy Instax i pomyślałem, że to będzie bardzo fajne. Ej, mega miło, że obydwoje w ogóle w tej samej kategorii myśleliście. I obydwoje oczywiście zdobywacie po punkcie. Bo nie mogłoby być inaczej. W tej konkurencji sprawdzimy, czy wszyscy w domu Gen Z mnie słuchają i będę zadawać pytania, które powinni o mnie wiedzieć. I pierwszym pytaniem jest, ile mam wzrostu? Dokładna liczba. O my god. A ile ma... A mogę napisać po angielsku? Co? Mogę sobie przekalkulować? Możesz. Więcej? Okay. Niech napisze best. Ej, to blisko byłem best. Ogólnie to jest tak, że ja nie jestem pewna. O, ale no, wydaje mi się, dobrze wiedzieć. Wydaje mi się, że tak samo. A o ile możemy się pomylić? Nie możecie. Nie no, daj o 1 centymetr nie chociaż. Można. Znaczy nie, nie no, jak nie obydwie... Można, nie można ze względu na to, że ja naprawdę mówię tu mega często. I czasami się wydaje, bym była wyższa od Fausti, ale jestem niższa, mam 1,63 m. Nie! No napisałem to, a mi Fausti powiedziała 1 wyżej! Ja dałem tyle! Ja ręką na sercu chcę tutaj powiedzieć, że po angielsku masz 5 for feet. A mi się zawsze wydawało, że mamy tyle samo, ale zawsze się zastanawiałyśmy, jak to jest możliwe, skoro czasami widać, że jestem wyższa. No to może teraz wam się uda lepiej, ile ważę? O, to takie pytanie od latamy. Tutaj możecie się pomylić o kilogram. 3, 4... 53 km na godzinę. Co? Tak, co? 49 zawsze. O, można... dziękuję, no, ale mi skleja! O, ja sobie robię. Bóg zaniać 48 do 50. To jest ogólnie moja waga, kiedy... Cię poznaliśmy. Nie. To jest moja waga, kiedy w związku z Patrykiem byłam najszczuplejsza. Nieprawda, najczęstsza 47,5 kg. Jeżeli chodzi o ciebie, no to totalnie nawet kilogram ci nie pomaga. A tutaj jest punkt, 53 kg. Za długo się znamy i mam za dużo informacji w głowie. No to musisz teraz się, wiesz, pełne skupienie. Ja wam nie powiedziałam, że tutaj do wygrania jest stówka, czyli dla was po stówce, a dla ciebie stówka. Dobra, z kim miałam najdłuższą współpracę? Moją pierwszą i najdłuższą współpracę. Kurde, mówiła to kiedyś. Mówiła. Kocham to, jak oni się tutaj narażają. Zapomnieliśmy nazwy tej stronki. I daliśmy pierwsze, żeby coś było, ta ale... Ta stronka. Ta z tymi ubraniami, taka skąd masz te buty też różowe. To była współpraca barterowa. Chodziło mi o współpracę płatną. Nie, mi i chodziło tutaj, jakieś... proszę bardzo, poprawę. Na odpowiedź było to Foreo. Co Ferrero Rocher. A, wkręca mnie, tak? Dobra. Jak ma na imię moja mama i jak ma na imię mój tata? Okay. Ja nigdy nie słyszałam imienia taty Wiki. Nigdy, nigdy. Zawsze ja nie mamy ani taty. Dobra, strzelamy. Andrzej. Może wam dam wskazówkę, że wam dam pierwszą literę tak, imienia tak, taty. Jak P to się zesram. B. Okej, okay, to mam dom. Ten dobrze widzowie. Ale tutaj świetnie się bawił. Borysław. Okej, 3, 4. Borys i Aneta. Bogdan i Kurda! Bogdan lepsze. Jakbym usłyszał to w swoim mózgu imię Bogdan, powiedział, to jest to. Ale nie macie się, bo tu był tylko jeden punkt do zdobycia, więc jakby nie ma dużej różnicy pomiędzy wami. No przegramy. W jakim wieku miałam swój pierwszy pocałunek? O, ale czy to był pocałunek taki poważny, czy taki? Taki, wiesz, taki. Taki, że o lololo tam. I na pewno dziewczynom o tym mówiła. Tak. Mogę ci przypomnieć, że gadałeś o tym w aucie, wtedy, kiedy gadałeś o chłopakach. Pamiętam, wiem, ale ja nie będę miała szlaku. Ale baby są dziwne, co? Wtedy w aucie, wtedy wtedy w łazience, w tym klubie i gadałeś mi wszystko o chłopakach. Ale wyobraź sobie, żebyśmy tak gadali, ej, ej, Patryk, a kiedy ty się całowałeś jeszcze raz? Ja wam muszę powiedzieć, moja może zrobić wyższą matematykę w głowie. Ona była przecież w Anglii, tam jest patologia bardziej. Ale się wydaje, że Wikusia właśnie mówiła, że rok później niż ja. Okej, 10, 9, 2, 1. Źle? Dobrze. Zmieniłem w ostatniej na 15. A miałeś 14? Tak. Okej, kolejne pytanie i tutaj mogłoby się wydawać, że faworyzuje Patryka, bo jest to pytanie o niego, ale on nigdy nie pamięta. Nie pamięta tej daty. O Jezus, wiem. Kiedy jest nasza rocznica? O Boże. On nigdy tego nie pamięta. Ja zawsze mówię źle, że nie ma szans. Każdą stronę zawsze mówisz źle. Możemy się pomylić o 2 dni. Nie. O, czekaj, mam! Mam Cicho! Flashbacki mam! Wizję mam! 15 lutego z tobą tu rok spędziłam.
Coś takiego. Ale przypał, zawsze mam źle o jeden dzień. Lecimy. 10 stycznia. Jesteście bardzo... Ja byłem 11, ale rozmawiałem źle. Ja. Powiedziona 12 stycznia. No i miałem to napisane. No cóż, nikt nie zgarnął punktu. Tak. Ostatnie pytanie i w sumie to nie jest pytanie, bo musicie dokończyć moją zwrotkę. O, a, to jest 20 listopada, wszystkie oczy na nas. Okej, i to jest tak. Nieważne co jest pod choinką, o nie. No najważniejszy ja jest czas z rodziną, to wiem. Ludzie co zawsze byli... Cicho! Co ty robisz? Ale ja sobie śpiewam. Ale my Madrygami mam podać. Mamy to zapisać. Kurie! Stara, weź pod okay. Ludzie co zawsze byli blisko, dziś chce. Ja wiem, zostaw mnie! Ja drugą część chcę napisać. 3, 4. Byli obok mnie, nieważne jak i gdzie. No mają dobrze, dobrze. Ja mam być obok cię, nieważne jak i gdzie. Kochani, w taki sposób lecimy z ostatnią rundą i będą to szybkie strzały. Przed odcinkiem sama odpowiedziałam na szybkie strzały i oto moje odpowiedzi. Słodkie czy słone? Słone. Pizza czy burger? Burger. Miłość czy przyjaźń? Miłość. Kawa czy herbata? Kawa. Sushi czy ramen? Sushi. Szatynka czy brunetka? Szatynka. Gen Z czy twoje 5 minut? Gen Z, of course. Kartonik czy wiczka? Wiczka. Kolory czy czarne? Kolory. Słone. Słodkie. Ja, pizza. Burger. Miłość. Miłość. Herbata. Kawa. No sushi, bo nigdy nie jest ramena praktycznie. Sushi. Szatynkę, bo szatynki są jaśniejsze. Brunetka. No Jenzy. Jenzy. Wikusia. Karta. Piczka. Czarny. Kolej. Czarny. Mordo. W tej rundzie punktów było zdobyte nie 4, ale 5, a 6. Dla obu drużyn. Z remis? Nie! Ale to oznacza, że wygrywacie 300 zł! Gdyby nie ta data, to byś był nie, miał. Gdyby nie wzrost. Mam ból dupy. Dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia za tydzień o 18:00. Pa! Cześć.